Syna i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Drodzy bracia i siostry, witam w tą trzecią niedzielę wielkanocną. Okres wielkanocny trwa 50 dni, ale świętujemy go jak jeden dzień. Świętujemy ten wielki cud zmartwychwstania i modlimy się, aby Chrystus nam błogosławił, obdarzał nas łaskami i prowadził nas na drodze ku świętości. Aby jednak ku tej świętości dojść, musimy zdać sobie sprawę, że jesteśmy grzesznikami, dlatego na początku tej Najświętszej Eucharystii uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć tą najświętszą ofiarę. Panie Jezu, dobry pasterzu, który znasz swoje owce, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Chryste, który oddałeś życie za swoje owce, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Panie, który szukasz owiec zagubionych, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Boże, Ty przywróciłeś młodość ducha swoim wiernym. Zachowaj ich w radości i sprawy, by ciesząc się z odzyskanej godności przybranych dzieci Bożych, z ufnością oczekiwali chwalebnego dnia zmartwychwstania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
Czytanie z Dziejów Apostolskich. Arcykapłan zapytał apostołów: surowo wam zakazaliśmy nauczać w to imię, a oto napełniliście Jeruzalem waszą nauką i chcecie ściągnąć na nas odpowiedzialność za krew tego człowieka? Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi, odpowiedział Piotr, a także apostołowie. Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa, którego wy straciliście, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wywyższył go na miejscu po prawicy swojej jako władcę i zbawiciela, aby zapewnić Izraelowi nawrócenie i odpuszczenie grzechów. Dajemy temu świadectwo my właśnie oraz Duch Święty, którego Bóg udzielił tym, którzy mu są posłuszni. I zabronili apostołom przemawiać w imię Jezusa, a potem zwolnili. A oni odchodzili sprzed Sanhedrynu i cieszyli się, że stali się godni cierpieć dla imienia Jezusa. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Czytanie z Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Ja, Jan, ujrzałem i usłyszałem głos wielu aniołów dokoła tronu i istot żyjących i starców, a liczba ich była miriady miriad i tysiące tysięcy, mówiących głosem donośnym: baranek zabity jest godzien otrzymać potęgę i bogactwo, i mądrość, i moc, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo. A wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i na morzu, i wszystko, co w nich przebywa, usłyszałem, jak mówiło zasiadającemu na tronie i barankowi: błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc na wieki wieków. A cztery istoty żyjące mówiły: amen. Starcy zaś upadli i oddali pokłon. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Alleluja, 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 alleluja. Z martwych wstał Chrystus, Me.
rąk świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Jezus znów ukazał się nad jeziorem Tyberiackim, a ukazał się w ten sposób. Byli razem Szymon, Piotr, Tomasz zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do niego: idę łowić ryby. Odpowiedzieli mu: idziemy i my z tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie ułowili. A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie widzieli, że to był Jezus. A Jezus rzekł do nich: dzieci, macie coś do jedzenia? Odpowiedzieli mu: nie. On rzekł do nich: zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. Powiedział więc do Piotra: ufuczeń, którego Jezus miłował, to jest Pan. Szymon Piotr, usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę, był bowiem prawie nagi, i rzucił się w pław do jeziora. Pozostali uczniowie przypłynęli łódką, ciągnąc za sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie było daleko, tylko około 200 łokci. A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli rozłożone ognisko, a na nim ułożoną rybę oraz chleb. Rzekł do nich Jezus: przynieście jeszcze ryb, które teraz złowiliście. Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie 153. A pomimo tak wielkiej ilości sieć się nie rozerwała. Rzekł do nich Jezus: chodźcie, posilcie się. A żaden z uczniów nie odważył się zadać mu pytania: kto ty jesteś? Powiedzieli, że to jest Pan. A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im, podobnie i rybę. To już trzeci raz Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał. A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie więcej, aniżeli ci? Odpowiedział mu: tak, Panie, ty wiesz, że cię kocham. Rzekł do niego: paść baranki moje. I znowu po raz drugi powiedział do niego: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? Odparł mu: tak, Panie, ty wiesz, że cię kocham. Rzekł do niego: paść owce moje. Powiedział mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: czy kochasz mnie? I rzekł do niego: Panie, ty wszystko wiesz, ty wiesz, że cię kocham. Rzekł do niego Jezus: paś owce moje. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opaszy i poprowadzi, dokąd nie chcesz. To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to, rzekł do niego: pójdź za mną. Oto słowo Pańskie. Kochani siostry i bracia, ta Ewangelia to tak naprawdę kopia Ewangelii o powołaniu Piotra i apostołów. Chrystus zmartwychwstał, ukazał się swoim uczniom i oni ujrzeli Go już jako zmartwychwstałego. I co się dzieje? Piotr mówi: idę łowić ryby. I uczniowie idą za Nim. Warto w tym wszystkim dostrzec taką ciekawą zawiłość, że Piotr, który doświadczył zmartwychwstania Chrystusa, który widział Go ukrzyżowanego, który chodził za Nim przez te lata, chce wrócić do swoich starych przyzwyczajeń. Chce wrócić do łowienia ryb. Pomimo tego, że został powołany przez Chrystusa, on chce wrócić do swoich starych przyzwyczajeń, do swoich starych nawyków. I wtedy właśnie Chrystus pojawia się przed nim i podobnie jak to było w czasie powołania Piotra, nie są w stanie niczego złowić. Jezus pojawia się i Piotr, gdy tylko go widzi, rzuca się do wody i płynie mu na spotkanie. To zjawienie się Chrystusa może znaczyć tylko jedno, że Chrystus nie pozwoli Piotrowi wrócić do starego stylu życia. Piotr ma być nowym człowiekiem, ma być przywódcą wspólnoty młodego Kościoła. Ma być przewodnikiem, nie tylko zwykłym rybakiem. I kochani bracia i siostry, z tego płynie dla nas ważna nauka, że nie możemy wracać do swojego starego stylu życia. Kiedy w naszym życiu doświadczymy nawrócenia,
to nie możemy wrócić do tego, jakimi żeśmy byli w przeszłości. Piotr popełnił błąd. Zamiast czekać na Chrystusa razem z uczniami, zamiast być przewodnikiem, on zdecydował się, ja dalej będę rybakiem. I Chrystus mówi, nie. I co się dzieje? Mówi do niego, paść baranki moje. Ty masz inną rolę. Ty masz nie łowić ryb. To nie jest twoje powołanie, to jest twój stary tryb życia, stary styl życia. I kochani bracia i siostry, tak samo my jesteśmy powoływani. Osoba zamężna, mąż, żona nie mogą wrócić do stylu życia panny albo kawalera. Ksiądz nie może wrócić do stylu życia kleryka albo do życia przed seminarium. Osoba ochrzczona, neofita nie może wrócić do stylu życia katechumena albo stylu życia ateisty albo osoby niewierzącej. Człowiek, który się nawrócił, który zmienił swoje życie, człowiek, który na przykład wpadł w nałogi i wyszedł z tych nałogów, nie może wrócić do starego trybu życia. I to, tego nas uczy Ewangelia. Jeśli już porzuciliśmy stary tryb, jeśli już doświadczyliśmy radości zmartwychwstania i Bóg nas dotknął tym swoim życiem, życiem wiecznym, to nie wolno nam się oglądać za siebie i próbować uczknąć coś ze starego trybu życia, stylu życia. Bo to oznacza, że odwracamy się plecami do Pana Boga i nie idziemy za swoim powołaniem. A na to nie możemy pozwolić, bo to tylko będzie oznaczało, że zmarnujemy powołanie, którym Bóg nas obdarzył. Niech to nigdy nie będzie naszym doświadczeniem. Nie oglądajmy się za siebie. Zawsze patrzmy Bogu w oczy i podejrzajmy za Jego wezwaniem. Pamiętajmy o starym życiu, ale nigdy do Niego nie wracajmy. Amen. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jako znamia Pismo. I wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a Królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Chrystusowi, który codziennie nam się objawia i pokazuje nam właściwą drogę, zanieśmy nasze prośby. O umocnienie więzi i wiary i miłości między całym Kościołem a papieżem Franciszkiem, następcą Piotra Apostoła. O podtrzymanie nadziei tych, którzy ofiarnie pracując nie widzą owoców swojego wysiłku. O ducha zaufania dla powołanych do dzieła łowienia ludzi dla Królestwa Bożego. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. O wytrwanie w dobrych postanowieniach tych, którzy przystąpili w okresie wielkanocnym do sakramentu pojednania. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. O światło zmartwychwstania i dla wszystkich naszych zmarłych bliskich. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. O łaskę dostrzegania przez nas Chrystusa w troskliwym i przyjaznym działaniu ludzkim. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. W chwili ciszy zanieśmy też do Boga nasze własne intencje i potrzeby.
Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Panie Jezu, Ty jesteś naszą drogą, prawdą i życiem. Prosimy Cię, wysłuchaj tych naszych próśb, które żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiary z rąk Twoich, na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, przyjmij świąteczne dary Kościoła i skoro dałeś mu powód do tak wielkiego wesela, udziel mu pełnej radości wiecznej przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami i z duchem twoim. Górę serca znosimy do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze wysławiali, a zwłaszcza w tym czasie uroczyście głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. On bowiem jest prawdziwym barankiem, który zgładził grzechy świata. On przez swoją śmierć zniweczył śmierć naszą, a zmartwychwstając przywrócił nam życie. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chór aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże, uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.
Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, Duch Święty, zjednoczy nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Błażejem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami: pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Zmiłuj się nad nami.
Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Boże nasz Ojcze, wejrzyj łaskawie na lud swój, który odnowiłeś przez sakramenty dające życie wieczne i doprowadź go do chwalebnego zmartwychwstania przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Kochani bracia i siostry, dziękuję za wspólną modlitwę. Niech na ten tydzień Chrystus wam błogosławi, niech oświeca wasze drogi i niech prowadzi was zawsze do świętości. Pan z wami. I z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Amen.